Dzień dobry, kolejnego dnia. To już chyba czwarty, tak? Spało się bardzo dobrze, cieplutko, komfortowo, wygodnie. Nic mi w nocy w żaden sposób tutaj nie przeszkadzało. Trzeba wstawać i zająć się zrobieniem śniadania, które jest godzina w ogóle 7:20. O kurczę. W sumie to bym pewnie jeszcze chwilę pospał, ale już się znowu zaczyna robić duszno w namiocie. O kurde, już gorąc. No. Powiew świeżego powietrza, takiego rześkiego, chłodnego. A jednocześnie słonko, które cały czas świeci i nagrzewa tutaj namiot. Czas wejść. Widzicie to niebo? Znów ani jednej chmurki. Pięknie jest. Wstałem jako ostatni. Wszyscy, którzy podobnie jak ja spali w namiocie, już są dawno na nogach. W większości już są spakowani, bo to ludzie, którzy przyjeżdżają na jedną, dwie nockę i jadą dalej. Pan kajakiem, drugi pan rowerem na przykład. No, ja też jadę dalej, ale ja wstałem niestety później. Także nie ma co, od razu bierzemy się za robienie śniadania. Śniadaniowane, ale się najadłem. Jestem przesiąknięty PRL-em, czy przejedzony PRL-em. Konserwa, po której niewiele się spodziewałem, ale była bardzo smaczna. Na takie śniadanko idealne. No i trzeba zwijać Mandżur. Jadę do Tamy Leśniewo. A potem najprawdopodobniej do Wilczego Szańca. No i pomału muszę tutaj właśnie wszystko zacząć zwijać. Zostanie tylko namiot, co by sobie od tej porannej rosy wysechł. Ale resztę klamotów już będę pakował do samochodu, już będę starał się to jakoś tam po ludzku ułożyć. Tam Leśniewo jest niedaleko, bo to jest tam około 10 km stąd, więc to będzie szybka piłka. Zobaczymy potem, co z tym Wilczym Szańcem. No i kierujemy się na kamping Dłużek, a ten jest stąd bodajże jakieś 120-130 km. Także znów dzień w trasie i kolejne przygody i kolejne ciekawostki do zobaczenia. Pięknie, tym razem może nie poszło w 2 sekundy, ale w 2 minuty. Jednak trening czyni mistrza. Obóz zwinięty, wszystko spakowane, ja ogarnięty. Do zobaczenia. Piękny widoczku. Naprzód przygoda. Jedziemy dalej.
Jedziemy do śluzy Leśniewo. Szybka piłka, bo to jest jakieś 10 km stąd i zwiedzamy. Zakończone robimy z nagrywanie. Nieprawda, nie zakończono nagrywanie. Jedziemy, nagrywamy, robimy zdjęcia. No to słuchajcie, droga wycieczki, po niecałych 10 minutach jazdy jesteśmy przy śluzie Leśniewo-Górne. Śluza Leśniewo-Górne, zaawansowanie prac 70%, różnica poziomów 16,8 m. Śluza Leśniewo-Dolne, zaawansowanie prac 40%, różnica poziomów 16,2 m. O tutaj zasada funkcjonowania śluzy. Są to śluzy jednokomorowe o wymiarach 45x7,8, przystosowane do śluzowania statków o wyporności 250 ton. Według legend, to jest słowo klucz, kanałem miały pływać łodzie podwodne typu U-Bot. Celem było dotarcie z Morza Bałtyckiego do baz utworzonych na wielkich jeziorach mazurskich. Ktoś myśli, że Mazury to są tylko piękne jeziora, to jest w głębokim błędzie. Mazury to jest coś, co łączy ze sobą krajobrazy pięknych jezior, piękne lasy i to bynajmniej nie gładkie jak stół, tylko te wzniesienia tutaj i dolinki są naprawdę spore. Tak samo jak się jedzie samochodem tutaj przez te tereny. Tak, absolutnie nie jest równo. Takie krzywizny, że im się ta woda z tych jezior nie wylewa, to ja nie wiem. No to słuchajcie, jest. Nie wiem, czy umiem określić poziom zaawansowania na 70% prac, bo nie wiem, jak to powinno wyglądać, ale nawet w takiej formie, w jakiej jest, robi wrażenie. Tak sobie szedłem tutaj, to mnie taka myśl naszła, zwiedzając te wszystkie obiekty, które miałem okazję zobaczyć, czy teraz, w sensie te bunkry w Memerkach, czy wcześniej cały kompleks Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, czy jakieś tam inne fortyfikacje, bunkry i teraz tutaj to, czyli ogromne tamy, te śluzy. To tak doszedłem do wniosku, że wojna, która kojarzy się tylko z zabijaniem, to generalnie z czym się ma kojarzyć tak naprawdę, ale jest ogromną inwestycją, ogromnym przedsięwzięciem, ogromnym pracą budowy tak naprawdę, to wszystko, co składa się na przygotowanie do tej wojny. Kolejna legenda głosi, że ta wielka glapa trzymająca w pazurach swastykę, niezależnie od czego, z czego ona była zrobiona, z brązu, z żelaza, z żeliwa, ze złota, bo opowiadają różne historie, podobno leży gdzieś tutaj zagrzebana głęboko w mule. Ciekawe. Odyn, co ty na to? Oprócz tego, że sama budowla
jest mega atrakcją, to można tutaj uprawiać zjazd na linie. Generalnie jest na terenie samej śluzy zorganizowany park linowy, z którego można korzystać. Ja sobie akurat kwestię parku linowego odpuszczę. Nie po to tu jestem, ale pozwiedzam sobie po prostu samą śluzę. Słuchajcie, kolejne małe marzenie spełnione. Naoglądałem się tego na różnego rodzaju filmach. Naoglądałem się różnego rodzaju zdjęć. I zamarzyłem sobie, żeby sobie tutaj przyjechać. No i jestem. Śluza Leśniewo. Nie wiem, czemu słyszę w głowie teraz głos pana Bogusława Wołoszańskiego. Jeziora były przeszkodą nie do pokonania dla wojsk rosyjskich wdzierających się do Prus Wschodnich, na Mazury. Wiem, czemu słyszę, bo go po prostu bardzo lubię. Idealnie mi tutaj pasuje w tej chwili. Na pewno bym mógł opowiedzieć niejedną ciekawą historię związaną z tym miejscem. Słuchajcie, no to jestem w Wilczym Szańcu i kolejne zaskoczenie, bo to miejsce tutaj no, jest zorganizowane naprawdę mega komercyjnie i mega profesjonalnie. Myślałem, że to będzie kolejne miejsce typu numerki, ale znów się grubo pomyliłem. Biuro pomieszczenia służbowe Służby Bezpieczeństwa Rzeszy. Tak wyglądał budynek. Tyle z niego zostało. Tylko fasada. Budynek na początku był zwykłym drewnianym barakiem. Dopiero później odbudowano go cegłą i oczywiście tym, czym Niemcy uwielbiali obudowywać wszystko, czyli żelbetem. Barak narad sztabowych. To właśnie tutaj, w tym budynku, dokonano zamachu na Hitlera. Zobaczcie. Tylko tyle z tego budynku zostało. To tutaj właśnie została podłożona walizka z bombą, która miała w 100% być gwarantem tego, że Hitler zginie. Do dziś nie wiadomo, jak to możliwe, ale Hitler odniósł naprawdę niewielkie obrażenia. Tak naprawdę miał tylko podarte spodnie. A zamiast niego zginęło 4 innych niemieckich oficerów. Do wszystkich, których historia męczy i nie jest ich konikiem, polecam film pod tytułem Walkiria z Tomem Cruise'em, który pokazuje i opowiada historię tego właśnie zamachu i tego, co się tutaj stało. Niby zwykłe ruiny i porozrzucane cegły. Miejsce, które mogło być kompletnie wszystkim. A jednak jak człowiek ma świadomość tego, co się tutaj stało, to zaczyna rozumieć znaczenie tego miejsca. A samo miejsce również nabiera statusu takiego wyjątkowego. Krzyż upamiętniający saperów Wojska Polskiego, którzy brali udział przy rozminowywaniu terenów
Wilczego Szańca i terenów wokół całego Wilczego Szańca i kwatery Hitlera. Wyobraźcie sobie, że rozminowanie tego terenu zajęło 10 lat. Nadal nie ma 100% pewności, że zostało wykopane i rozminowane i znalezione wszystkie miny, jakie się tutaj znajdowały. A przez te 10 lat wykopano ponad 120 tysięcy min. Pani przewodnik, która akurat była za mną i opowiadała całą historię, mówi, że ilość podana na krzyżu jest nieaktualna, bo na krzyżu upamiętniającym ów saperów jest ilość 54 tysiące, a mówi, że summa summarum wszystkich przez te 10 lat wydłubano z ziemi ponad 120 tysięcy różnego rodzaju min. A to inscenizacja upamiętniająca te właśnie wydarzenia. Jak schrony w Mamerkach, które oglądaliśmy i które też widzieliście, nazywają się schrony giganty, to jak nazwać to? To jest gigant wśród gigantów. Po schronach Hitlera i Łączności uważany jest za trzeci co do ważności obiekt w strefie pierwszej. Przeznaczony dla gości oficjalnych odwiedzających Hitlera w Wilczym Szańcu. Oddany do użytku w 1941 roku, pierwotnie jako konstrukcja ceglano-żelbetowa, w której część bezpieczną, ukrytą pod żelbetem, stanowiły sypialnie. Zaś w mniej odpornej części ceglanej umieszczono pomieszczenia do pracy i pobytu dziennego. Ze względu na złe warunki panujące w części bezpiecznej w 1942 roku uczyniono z niej schron przeciwlotniczy. No, jakby mnie Hitler gościł w takich warunkach, to chyba bym więcej do niego nie przyjechał. Zimno, czuć wilgoć i jeszcze do tego niewygodne schody. Sam kompleks Wilczy Szaniec to tak naprawdę nic innego jak jedno wielkie osiedle, ale z dość specyficzną zabudową i dość specyficznymi konstrukcjami. A tu mamy budynek służb stenograficznych. Służby stenograficzne były odpowiedzialne za protokołowanie wszelkich zebrań, wszelkich rozkazów, które były wydawane przez Hitlera w wyniku nieporozumień pomiędzy Hitlerem a jego podwładnymi, do których miał pretensje o niewłaściwe interpretacje jego rozkazów, przekręcanie, pomijanie pewnych kwestii, żądał, żeby ów służby stenograficzne protokołowały absolutnie wszystko, każde jego słowo, żeby nikt nie mógł potem powiedzieć, że czegoś nie zrozumiał, nie dosłyszał albo źle zinterpretował. Jak to się nazywa w dzisiejszych czasach? To jest dupochron. Myślę, że mając tą wiedzę, którą mamy w tej chwili, można śmiało przypuszczać, że te pretensje Hitlera były w pełni uzasadnione, ale nie chodziło tak naprawdę o błędną interpretację jego rozkazów, tylko o ich sabotowanie. A tu za mną widzicie schron Martina Bormana, który nazywany był cieniem Hitlera. Parę lat po wojnie wypłynęła informacja, że najprawdopodobniej Borman był radzieckim szpiegiem, który szpiegował na rzecz Związku Radzieckiego. Wysadzony fragment, który się prawie położył, ale jest podparty patyczkami, więc bez problemu się utrzyma. Jak myślicie? Będzie stał? A tutaj mamy schron samego Adolfa Hitlera, wybudowany w 1941 roku. Zobaczcie, tutaj widać, jak grube są ściany z żelbetu, jak niewielki fragment jest tylko wybudowany z cegły
i drugi taki sam gruby, taka sama gruba ściana żelbetowa. Pomimo tego, że budynek w cudzysłowie oczywiście powstał w 1941 roku, to w 1942 roku już został przebudowywany na zasadzie pewnie jakiegoś udoskonalenia tego budynku. Hitler tak bardzo obawiał się swoje życie, że w 1944 roku schron zburzono kompletnie, wybudowano na nowo w sposób jeszcze solidniejszy, jeszcze mocniejszy i jeszcze grubszy. Co ciekawe, w tym nowym schronie Hitler spędził tylko 12 dni. Po 12 dniach wyjechał z Wilczego Szańca i już tutaj nie wrócił. Słuchajcie, wiem, że tego nie wolno robić, ale wbijemy Hitlerowi na kwadrat. Właśnie tutaj mieszkał Adolf Hitler. Tu jest odwzorowana sala narad i miejsce, w którym dokonano tego zamachu. Pokazane, w których miejscach stały poszczególne osoby. Tutaj stał Hitler. Tu jest zamachowiec. A tu jest ówteczka, w której znajdował się ładunek wybuchowy. Jak to jest możliwe, że jemu się nie stało nic, a zginęły cztery inne osoby? 10 osób rannych, a on miał tylko podarte spodnie. Zobaczcie, te wszystkie kwadraty z nazwiskami, które są zaznaczone na czerwono, to są te osoby, które w zamachu zginęły. On stał tu. Gdyby stał o jedną osobę bliżej, zamach byłby skuteczny. A tak to wyglądało po wybuchu. Tak naprawdę uratował go ten gruby dębowy stół. Reszta pomieszczenia, jak widać, dość mocno zniszczona. Kolejne punkty na mapie miejsc do zobaczenia odhaczone. Zmierzamy do kolejnego punktu. Tym razem nasza wycieczka będzie, czy przejazd będzie zdecydowanie dłuższy, bo jedziemy do miejsca, w którym będę dzisiaj nocował i przez najbliższych kilka dni. Mam nadzieję, że nie będzie problemu z kwaterą, w sensie z miejscem na rozbicie namiotu. A jedziemy na camping Dłużek. Jeżeli tam nie będzie miejsca, najwyżej przeniosę się do Bindugi, w miejsce, które bardzo dobrze znacie, bo byłem tam już kilkukrotnie i widzieliście to na filmach. Słuchajcie, jestem już na miejscu. Podjechałem do Dłużka, na camping Dłużek, ale szczerze powiem, nie do końca mi się tutaj podoba. Jadę do Bindugi, to jest tak kawałeczek drogi stąd, bo to jest 5 km może z tego miejsca. I zobaczymy, jak sprawa wygląda tam. No to słuchajcie, jestem w Bindudze, znalazłem miejsce. Standardowo wszystkie poprzednie filmiki nagrywane były zza tego namiotu, bo zawsze tam byłem rozbity. A teraz jestem rozbity 20-30 metrów dalej, bo tutaj, przy takiej dróżce. Czyli naprawdę od miejsca, w którym zawsze stałem, dzieli mnie 20-30 metrów. Ten namiot, który widać pomiędzy tymi dwoma na środku, to tak mniej więcej zawsze stał mój namiot. Widzicie, co jest najlepsze? Że tutaj ten okopany rów to jest chyba moje dzieło z zeszłego roku. Tak mi się coś mocno wydaje, bo ja sobie tak okopywałem namiot w tym właśnie miejscu.
Słuchajcie, 21:10. W sumie nie wiem, czy to ma znaczenie, że 21:10. Chodzi o to, że jest po prostu już ciemno. A w Bindudze bardzo sympatycznie. Naprawdę pole mnie bardzo miło zaskoczyło. Pomimo tego, że je znam, no to w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu zaskoczył mnie jego rozwój. Jest naprawdę coraz lepiej. Wieczór numer 4. Jestem już w namiocie. Jestem w innym miejscu docelowym, w którym być powinienem, przynajmniej teoretycznie według swojego planu, ale dobrze wiecie dlaczego. Mamy godzinę grubo po 23:00. Na polu to cisza i spokój. To też, jak już mówiłem wcześniej, jest dla mnie miłym zaskoczeniem. No i generalnie, jeżeli chodzi o intensywne zwiedzanie i zwiedzenie tych miejsc, które miałem w tym takim z grubsza nakreślonym planie, no to mamy wszystko. Jutro odpoczynek. Zostaję tutaj w tym miejscu na 4 dni. Ale to nie znaczy, że na tym wycieczka się kończy. Chodzi mi po głowie jeszcze kilka miejsc, które chciałbym odwiedzić. W związku z tym, że nie mam żadnej presji czasowej, przynajmniej na razie, no to mogę sobie planować jeszcze jakieś rzeczy. Ale jak już wam wcześniej wspomniałem, coś, co na początku wyglądało się kompletnie poronionym planem, zamieniło się w najwspanialszą wycieczkę, jaką sobie tylko mogę wyobrazić. Będę oglądał swoje filmy z tych właśnie wypraw i po raz kolejny sam sobie potwierdzę, że to był jeden z lepszych pomysłów, na jakie wpadłem. I miejsca, o których dużo czytałem, oglądałem i gdybałem, a może przyjdę, a może pojadę, a może zobaczę. A tutaj był plan twardy, jadę tu, tu i tu i to wszystko sobie zwiedzam. Jestem zachwycony. Ale to tyle, jeżeli chodzi o dzień numer 4. Żegnam się z wami. Widzimy się jutro rano na śniadaniu na polu kempingowym Binduga 69. Dobranoc.